Posłuchaj, Bill, może zrobił w ten sposób. Ty, jeśli chcesz go golić, potrzebujesz dobrej fury. No. Mówisz, że samochód coś został, tak? Co? Że gdzieś zostawiliście samochód. Tak, zostawiliśmy w Gnieźnie. Okej, okay, to słuchaj, ja ci dam rowera, którym jeżdżę. Na cholerę na rower. Ty, Bill, wiesz, że to jest typowy Land Rover Defender. Aha. Nie, no dobry wóz terenowy. Podwozie nam nie odpadnie na jakimś większym wyboju, więc będziemy mogli jechać skrótami. A na dodatek ten wóz jest podpakowany, bo tatuś się bało córeczkę. Mhm. Jedyną córeczkę. A jego pancerna fura stoi w Gnieźnie w warsztacie. Wystarczy, że się pokażesz i powiesz, że chcesz furę, to pewnie nią odjedziesz. Potem jakoś gdzieś się spotkamy, na radiu się zmówimy, czy co. I teraz widzisz, że dobra. W buczu kurwica się wzięła, tylko mi ją, kurwa, zarysuj. Co mówisz, Juri, bo cię nie słyszę? Tylko mi ją, kurwa, zarysuj. A rzuć Olek sobie na... Albo nie, nie rzucę sobie, bo to będzie bez sensu, bo chciałem sobie rzucić... Chciałem zaproponować rzut typu, czy ta kurwa to zrozumiesz, że jest na oczko, czy jako przecinek. Mhm. Ale nie, to by było bez sensu. No dobra. Na oczko, wiesz, uśmiecha się krzywo i patrzy na ciebie. Ja jeżdżę lepiej od niego. Co? Nie wiem faktu, że masz mi go nie zarysować. Nie no, ale ona mnie przed chwilą obraziła. Nie obraziła cię, stwierdziła fakt. Nie. To nie jest znak, to jest niemożliwe. No. Ale ona jeździć umie. Jest to dla was kwestią sportu od dawnego czasu. Od czasu, gdy się poznaliście. No, dobra. Dobra, mniejsza o to, nie traćmy więcej czasu. Mhm. W samochodzie jest wszystko, czego będziecie potrzebować w czasie podróży. Okej, okay, dobra, ewentualne ubytki i tak dalej się zwrócę, czy tam obecnie z mojej części, jak będziesz potrzebowała. Mhm. Dobra. No, ona się z wami żegna. Przy tobie, Bill, była taka, nie wiedziała, czy ci podać rękę, czy cię objąć. No dobra, zasalutowałem do niej, żeby jej trochę pomóc przy tym, no. Co zrobiłeś? Zasalutowałem, no. Aha, dobrze, zasalutowałeś pani pułkownik. Mhm, no zasalutowałeś jej, ona wyszła. Słyszycie, jak tylko jedna z jawek została odpalona, była odpalana. Teraz problem czyja? I z czyimi gratami ona odjedzie? No, bez przesady, przepakowanie gratów zajmie chwilę, nie? No dobra, dobra, ja sobie robię. No dobra, no to przepakowaliście swoje graty. Ona wzięła jedzenie, wodę i trochę paliwa. A wy ruszacie, powiedzcie mi teraz, którą stronę? No, na Miami, najkrótszą możliwą drogą. Przez Nashville, Atlantę i na Florydę. Oh yeah. No, na to wypada. Co? No na to mniej więcej wypada właśnie. Skąd nietoperek wyjechał? Z bazy Appalachów? On wyjechał, już ci powiem, on wyjechał z jednej bazy. On wyjechał z bazy pomiędzy Denver a Topeka. Aha. Gdzieś tutaj jest jeszcze jedna zlokalizowana baza poza tym, poza samą główną bazą. Taka pomocnicza, no. Mhm. Czyli tak ma nami solidną przewagę i prawdopodobnie już jest na tej Kubie. Możliwe, a możliwe, że w ogóle do Kuby nie pojechał. Nie, ja podejrzewam, że to jest jedyne możliwe rozwiązanie, a jakby co to... Niezależnie gdzie pojechał, będę się porozumiewał z oczkiem, po prostu szyfrem. Czy na Kubie są małpy, to my tam jedziemy. Okej. Okay. Wiecie co, ja bym w tym momencie zakończył, żeby nie rozwijać tego wątku dalej, bo to się by przedłużyło. Mhm. I my
myśl, że będzie dobre miejsce. No. Dobra, to tak, Juri, ty sobie wpisz 8 punktów. Oh yeah. Z tego tutaj już jest, to masz wliczone punkty za akcję ze świnią i z samolotem w ogóle. Bo to już było po prostu... Ja się nie mogę nadal pozbierać po tym, co Juri robił. Nie mogę się otrząsnąć. A my się, myślę, możemy umówić na poniedziałek na sesję. Jeśli macie wolę. Dobra, ja jeszcze zobaczę, jak to będzie wyglądało u mnie, nie? Poniedziałek... A ty, Juri? Nie. A poniedziałek czemu nie, tylko później. Znaczy jakoś tak też 17 przynajmniej, tak? No 17-18, tak się umówimy w tych godzinach, nie? Okay. Tak, żeby nie być na godzinę umówioną, tylko w jakimś przedziale. Okej. Ja po prostu... Ja nawet was nie proszę o ocenę dzisiaj, bo tylko to jest tego kwestia, że tutaj trzeba oceniać Juriego, bo to on był teraz mistrzem gry, a nie ja. Dobra, a ja pytam się teraz jeszcze raz, jak jest z wykupieniem... Ile to jest punktów wykupienie tego... Atrybutu? Skilla. A, skilla. Wykupienie świeżego to jest 2. Mhm. Całego pakietu 5. A następny poziom to obecny razy 2. Okej. Okay. To ja tutaj ci wpiszę i wyślę. Mhm. A co chcesz wykupić, miło? Pakiet siły woli. Okej. Okay. Mhm. No, Olek jak zawsze bez punktów. No. Niedługo mnie dogoni, więc... No, jeszcze 6 sesji, myślę, i już będziecie na równym poziomie. A tak no, myślałem, to ile mogłaby sztuczka kosztować. Ile by mogła sztuczka kosztować, to myślę, że gdzieś około 3, 4 do 5 max. Mhm. Myślisz, Olek, żeby było ok? No, nie mam pojęcia, wiesz? Będę musiał też spojrzeć w to. Po prostu, Juri, ja jestem dzisiaj załamany, ja nie wiem, co powiedzieć na tę akcję. Tam Ojta. Nie Ojta, tylko to było tak kwaśne, że... No wiesz. Że to tutaj nie ma słów. Tak, żeś pojechał po bandzie. Szczegóły. 9:50. Dobra, tak, wykupiłem sobie cały pakiet siły woli i odporność na ból i niezłomność na 2. Okej, okay. Nie ma problemu. I teraz mam 0. Okej. Okay. A ten, jeśli będziesz chciał wykupić atrybut, to obecny poziom razy 5. Mhm. Chyba, że robiłeś coś w kierunku tego, żeby obniżyć tą cenę. Coś, żeby, wiesz, jakoś to zaprezentować fabularnie. To razy 4. Okej. Okay. Kurde, on powinien dostać za niezłomność, wiesz? No. Ale dobra, to wpisz sobie niezłomność, jeszcze masz jeden darmowy punkt od mistrza. Woo! Fuck yeah. Trzymam na 3. To prześlę ci to, co mam na tej kartce. Ale po prostu, Juri, to co odpierdałeś, to jest tak epickie. No kurde. To po prostu w głowie nie mieści. No to trzeba gdzieś... Dobrze, że to podcastujemy, bo to jest rzecz, którą świadomość by wyparła. No. Tak. Ja się staram już zapomnieć o tym. Dobra, w takim razie ja kończę nagrywać i do zobaczenia. Żegnamy wszystkich.